Został pan niedawno wybrany przewodniczącym warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Proszę powiedzieć, jakie pan sobie stawia zadania jako pierwsze do zrobienia na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane? No cóż, no ja tutaj się opieram już powiedzmy na osiągnięciach oddziału dotychczasowych i bardzo bym chciał jakieś dobre takie tony ciągnąć dalej. Pewne rzeczy niewątpliwie należałoby może zmienić, czy w ogóle przyspieszyć, zintensyfikować, żeby to się nie ciągnęło miesiącami, tylko żeby w miarę możliwości jak najszybciej to się działo. No. O jakich sprawach pan myśli? Co powinno być przyspieszone? Dostęp do leczenia, kwalifikacja? Nie, no to dostęp do leczenia to panowie profesorowie znakomicie tutaj mówili. No to ja już nie będę w ich kompetencje niejako wchodził, bo przykład Słowacji, Czech no mówi sam za siebie. No jesteśmy niestety na końcu tej listy z dostępnością. Gama leków, jakie są obecnie dostępne w świecie, jest ogromna. No, tak jak pan profesor Selmaj szczególnie o tym mówił, no to w Polsce to ta dostępność jest niestety dużo, dużo trudniejsza. A panu jako pacjentowi czego najbardziej brakuje? Jakie dziury w systemie pan widzi, żeby czuć, że jest pan dobrze zaopiekowany od strony medycznej, systemowej? To znaczy ja powiem tak, jak dzisiaj posłuchałem wystąpienia pana z NFZ-u, no to się okazuje, że NFZ nic nie może. Czyli jest wielka machina zbudowana i ta niemożność, bo to się na każdym kroku słyszy, że niemożność. Terminy, no termin, żeby się na rehabilitację dostać, no tutaj znowu pan profesor Selmaj bodajże, czy już nie wiem, czy może pan Tomasz powiedzieć, przytoczyli jakieś w ogóle astronomiczne odległości rehabilitacyjne, rehabilitacja jest szalenie ważna. No, żeby się dostać na turnus rehabilitacyjny, są dwa takie znakomite ośrodki w Polsce specjalistyczne, no to trzeba czekać rok, półtora. Jeśli to jest komercyjnie, czyli płatne 100% całej, że tak powiem, usługi, ten termin wtedy jest krótszy. No ale jeśli to jest w ramach NFZ-u, który to w 50% finansuje, bo drugie 50% musi pacjent sam zapłacić. I na dzień dzisiejszy to jest kwota 2800 zł. Czyli rozumiem, że bardzo istotne jest zapewnienie takiej skoordynowanej, skonsolidowanej opieki nad pacjentem, nie tylko leczenie, ale też rehabilitacja. Rehabilitacja, która jest szalenie ważna, to szczególnie, zresztą i panowie profesorowie to bardzo, bardzo tutaj wyraźnie akcentowali.